Cześć, tu Ernest! W ostatnich filmikach skupiliśmy się na temacie punktu zerowego i podróży w czasie. W tym czasie na jaw wyszło kilka ciekawych informacji na inne tematy, które z chęcią wam dzisiaj przedstawię. Zacznijmy od tego, że od wczorajszego wieczoru można zobaczyć swoje podsumowanie z sezonu 9. W przypadku tego sezonu jednak zostało to rozwiązane trochę inaczej. Dla tych, co nie wiedzą, to od jakiegoś czasu Epic Games co sezon rozsyła graczom podsumowanie ich osiągnięć w poprzednim sezonie. Jak już mówiłem, tym razem zostało to rozwiązane inaczej. Link, który podałem wam w opisie, odeślę was do oficjalnej strony Epic Games. Na tej stronie po zalogowaniu można wybrać, jakie dokładnie statystyki chcecie, aby pojawiły się na waszym podsumowaniu. Można nawet wybrać muzykę. Ja dowiedziałem się, że moją ulubioną emotką w tamtym sezonie był Brokat, a najwięcej grałem z Holmem. No i to prawda, w końcu nagrywamy wspólnie Pogromców Mitów. Aby móc wygenerować własne podsumowanie, w poprzednim sezonie trzeba było wbić przynajmniej 20 wyzwań tygodniowych. Jeśli nie zrobiliście chociaż tylu wyzwań, to może was nie przyjąć. Poza tym, chciałbym w końcu poruszyć temat nowych skinów, które wkrótce mogą wejść do gry. Mam tu na myśli Breloki. Hypex w plikach gry po wejściu nowego sezonu doszukał się wielu nowych wzmianek o nowym przedmiocie kosmetycznym, który ma nazwę kodową Charm. Po polsku to byłby najzwyczajniej Brelok. Dzięki informacjom w plikach gry wiemy, że Breloki byłyby nowym przedmiotem, który można byłoby założyć na przykład na naszą broń. Wiem, jak to brzmi, ale może kojarzycie grę Rainbow Six Siege. W tej grze już od dawna są breloki, które można przyczepić do naszej broni. Rainbow Six Siege jednak jest grą pierwszoosobową. W Fortnite za to patrzymy na naszą postać z perspektywy trzeciej osoby, więc breloki byłyby trochę słabiej widoczne, ale tak czy siak fajnie byłoby je mieć. Breloki w Fortnite można byłoby założyć nie tylko na bronię, ale też na nasz bugbing, albo gdzieś na nasze ciało. Ten ostatni element naszej postaci nie został jakoś dokładnie określony. Teraz pytanie, jak taki brelok można byłoby zdobyć? Breloki w Fortnite już tak naprawdę są. Spójrzcie na plecak Darbomberki. Ma ona przyczepionego mini Kevina na łańcuszku do jej plecaka. Moim zdaniem breloki to będą po prostu przedmioty z naszych skinów, które można założyć na przykład na właśnie broń. Tak samo jak to z bugblingami, które można założyć z dowolnego skina na innego dowolnego skina. Myślę, że breloki trafiłyby też do wyzwania jako nagrody, albo do karetu bojowego. Nie zdziwię się, jeśli do sklepu też trafią jakieś breloki. Jestem bardzo ciekaw, jak to zostanie rozwiązane. W plikach gry według Hypexa niemalże wszystko jest gotowe. Ja bym z chęcią zawiesił sobie takiego mini Kevina. To nie wszystko. Hypex zauważył też, że w plikach gry pojawiło się kilka nowych wzmianek o koncercie w grze i według jego wycieków wiele starych plików z koncertu Marshmallow zostało zaktualizowanych. Co ciekawe, w aktualizacji 9.40 pojawiła się też wzmianka o emotce tańca Major Lazer. Nie było żadnej animacji ani dźwięków i ten jedyny plik nawiązujący do tej emotki został usunięty wraz ze startem nowego sezonu. Major Lazer to bardzo dobrze znana grupka artystów muzycznych. Niestety przez prawa autorskie nie mogę wam puścić ich nutki, ale jeśli wpiszecie ich nazwę w YouTube, to myślę, że rozpoznacie chociaż jedną z ich piosenek. Są naprawdę bardzo dobrze znane. Nie zdziwię się, jeśli i oni rozpoczną współpracę z Fortnite. Fortnite to świetne miejsce na robienie koncertu, co udowodnił już Marshmallow. Nic jednak poza tymi malutkimi zmianami w plikach gry już nie wiemy na temat możliwej powtórki koncertu. Ale trzymam kciuki za to, że Fortnite zaprosi jeszcze kogoś na scenę w przyjemnym parku. Na koniec zostawiłem temat zmian na mapie. Fortnite na swoim Twitterze na start nowego sezonu udostępniło zdjęcie mapy. Niby nic wielkiego, po prostu aktualna mapa. Stoichły skład jest, meteor jest i tak dalej. Okazało się jednak, że ta mapa różni się nieco od tej, która jest teraz w grze. Spójrzmy na meteor. Jeśli się przyjrzycie, to wokół stęchłego składu i meteoru zdaje się być jakieś tajemnicze niebieskie pole. Na mapie dzisiaj jeszcze czegoś takiego nie ma i podejrzewam, że to pole stworzył skok o skały, które są w środku tego meteoru. Co ciekawe, na start sezonu na mapie wtargnął się też mały błąd. Zobaczcie, niby jestem na meteorze, ale na minimapie jestem nad ziemią? Dziwne. Możliwe, że meteor, który jest obecnie na minimapie, to meteor za kilka dni czy tygodni. To chyba nieuniknione, że meteor zacznie zbliżać się do Ziemi. W najbliższy wtorek lub środę będzie kolejna aktualizacja i to będzie jedna z tych większych, czyli nowe skiny, emotki i co najważniejsze, zmiany na mapie. Mam przeczucie, że już w następnym tygodniu zostanie dosłownie poruszony temat tego meteoru. W końcu na samym zwiastunie tego sezonu meteor był tuż nad ziemią. Mapa, która udostępniła Fortnite na swoim Twitterze, różni też się nieco na terenie zimowym. Spójrzcie, w niektórych miejscach, na przykład na górce Wikingów, zdaje się być mniej śniegu. Ale jeśli chodzi o ten śnieg, to podobno było już tak kilka aktualizacji temu, co oznacza, że to nie ma znaczenia.
zmiana, ale tego pola wokół stałego składu jeszcze nie było. To jest zmiana, której możemy się spodziewać. Dalej w temacie zmian na mapie to Hej Stanie na swoim Twitterze udostępnił ciekawą znajdźkę. Wyciął on jedną z klatek zwiastuna sezonu 10, a następnie nałożył on ją na mapę Fortnite. Wyszło mu takie coś. Co dziwne, na miejscu słonych strzech zdaje się być jakieś jeziorko. To może być po prostu nic nieznacząca ciekawostka, albo słone strzechy niedługo kompletnie się zmienią. Co ciekawe, słowo Springs, czyli druga część angielskiej nazwy tej miejscówki, może oznaczać m.in. miejsce, w którym woda naturalnie wypływa z ziemi. Ciekawe, ale uważam, że to co widzimy tutaj, to po prostu jakaś dziwna mapa, która jest tylko i wyłącznie na zwiastunie, a słone strzechy dalej będą stały nienaruszone. Jeśli chodzi o takie zmiany, które już są na mapie, to stały skład jest już na czwartym etapie, czyli finalnym. Jest tu pełno sprzętu, który przyda się podczas badań meteoru. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.